Tak, genderowski. Przedstawione są one od nowa. Jednakże zauważamy, że nie podejmowano jakiekolwiek pytania na temat bazy kulturowej. To kultura jest podstawą dla wszystkich segmentów życia. Dotyczy to m.in. moralności, polityki, gospodarki, szkolnictwa, wychowania, rodziny. Wielu ludzi inicjowało akcję reformy Unii Europejskiej, ale nie podejmuje się refleksji na temat powrotu Europy do swoich korzeni. W połowie 2016 roku w relacji tygodnika katolickiego Niedziela w Częstochowie zebrała się grupa osób, gdzie podczas spotkania padły ciekawe wypowiedzi. Powstała idea założenia ruchu Europa Chrystus, Europa Chrystusowa. To drugie imię Europy, która była, jest i będzie Chrystusowa. Od 2000 lat jest naznaczona Ewangelią. Mimo grzechu i upadku, myśl chrześcijańska Europy jest pierworodna i podstawowa. Dlatego, gdy dzisiaj myśląc o reformie Unii Europejskiej, spotykamy wielkiego problemu unijnego i europejskiego. Chodzi o zapytanie: Europo, co zrobiłaś z własnym chrztem? Europa powinna wrócić do swoich chrześcijańskich korzeni. Wiara i moralność chrześcijaństwa winna stać się bazą dla wszystkich działań na starym kontynencie. Stąd propozycja refleksji nie tylko w wymiarze polskim, ale europejskim. Wielcy europejscy intelektualiści i myśliciele i politycy, ludzie kultury i sztuki, ludzie, którzy w swoich rękach mają zasobiste wewnętrzne, najbardziej nowoczesne technologie, zobaczyli chrześcijańskie korzenie Europy. Europa musi pomyśleć o powrocie do Chrystusa, jego Ewangelii Krzyża. 15 marca 2017 roku o godzinie 21 podczas apelu jasnowódzkiego prowadzonego przez arcybiskupa metropolitę częstochowskiego Wacława Depo rozpoczy się modlitwa o beatyfikację założycieli Zjednoczonej Europy, sług Bożych, Alcide de Gasperiego i Roberta Schumana. Modlitwę o beatyfikację wypowie 94-letnia Maria Romana de Gasperi, córka Alcide de Gasperi. W niedzielę 12 marca o godzinie 9.30 w kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze mszy świętej koncelebrowanej w intencji beatyfikacji sług Bożych będzie przewodniczył biskup Artur Miliński, sekretarz episkopatu. We wtorek 14 marca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się sympozjum poświęcone idei wielkich mężów Bożych, to znaczy zachowania chrześcijańskich korzeni Europy. Cieszymy się, że Uniwersytet gościnnie przyjął i podjął się współorganizacji sympozjum, w którym wezmą udział goście i kami. Serdecznie proszę o modlitwę w intencji powrotu Europy do Chrystusa. Pragniemy, by ta modlitwa była początkiem wielkiego ruchu, nie tylko na terenie Polski, ale i we wszystkich krajach europejskich. Chcemy przypomnieć pozdrowienie Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus we wszystkich językach europejskich. I to jest pierwszy znak idei ruchu Europa Chrystus. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy za tydzień na kolejne spotkanie z niedzielą. Jest godzina 15. Radio Maria Katolicki Głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W godzinie Bożego Miłosierdzia w pierwszy piątek miesiąca zapraszamy wszystkich naszych radiosłuchaczy do wspólnej modlitwy. Odmówimy koronkę, a po niej rozważać będziemy, jak w każdy piątek Wielkiego Postu, drogę krzyżową.
początku jednak wysłuchajmy fragmentów dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. One mają bardzo dobrą baterię. Nie zagości smutek w sercu kochającym wolę Bożą. Stęsknione serce moje za Bogiem. Odczuwa całą linię zażegnania. Samsung to jest gówno. I mam odrażę. Kurwa, a to jak ładnie chodzi. Odpalnią się stopy. Bardzo ładną kamerę. Do ojczyzny swojej. A w tej ona mówiła, że blokada jest simni, bo nas nie można zdjąć. Może, też pospijała. Pokażę. Mówię, że nie można zdjąć, a da się zdjąć. Zrobiłem to już. Ja. Wspierajcie mnie, szczęśliwi mieszkańcy ojczyzny niebieskiej. By siostra wasza nie ustała w drodze. To potem jak się chociaż wyładuje, jest wiesz, może potem. Nie, a, jednak nie idę z czołem zniesionym i patrzę w słońce. To jest w miłosiernie serce Jezusa. Życie w obecnej chwili upływa mi w cichej świadomości Boga. Nim żyje moja dusza. Milcząca. A to świadome życie Boga w mej duszy jest mi źródłem szczęścia i mocy. Nie szukam szczęścia poza głębią swej duszy, w której mieszka Bóg. Jestem tego świadoma. Czuję jakoby potrzebę udzielania się innym. Odkryłem w duszy źródło szczęścia. To jest Boga. O mój Boże! Widzę wszystko, co mnie otacza, że jest przepełnione Bogiem, a najwięcej dusza moja, którą zdobi łaska Boża, tym, czym będę żyć w wieczności, już zacznę teraz. Milczenie jest mową. Tak, słucham. Tak potężną, że sięga tronu Boga. Żywego. Milczenie jest mową Jego. Choć tajemną, lecz potrzebna. Drodzy nasi, sama baba się pomyliła. I żywa. Może tutaj matka zmówiła. Moja matka sama. Ale ja mam numer 606, to nie jest mój numer na socjalnie. W imię Ojca i Syna. Ja dzwoniłam z numeru 606, a to nie jest moja karta. Jezus sam dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce czaszki, chyba wiesz, jak dzwonić, które po hebrajsku nazywa się Golgota.
Miłosierny Panie, obecny pośród nas w tej szczególnej godzinie Twego konania, rozważamy niezgłębioną tajemnicę krzyża i tajemnicę Twojej męki. Pragniemy w tej godzinie w Twoim miłosierdziu zanurzyć cały Kościół Święty. Dla Ojca Świętego, dla wszystkich pasterzy Kościoła, osób sakramentalnych. Składamy o miłosierdziu dla naszej ojczyzny i całego świata, zwłaszcza dla ludzi, którym zagraża pracę nadziei. Modlimy się za wszystkich konających, aby szczęśliwie przeszli do domu Ojca. Od każdego dnia w sposób szczególny prosimy o modlitwę ludzi chorych, ale również z nimi modlimy się o łaskę i zdrowie. Prosimy o łaskę i zdrowie dla wszystkich, którzy o to proszą. Ojca Jana Króla, wykonany w jego zasie, o uzdrowienia z choroby pani Kaliny, pani Ojca Janusza i wszystkich chorych z naszych rodzin. Polecamy też Bożemu Miłosierdziu wszystkie nasze sprawy i intencje, z którymi w tej godzinie Bożego Miłosierdzia stoimy Chrystusowym krzyżem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, wróć się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, Syna Jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się w Twojej Panie, umęczył pod Pomskim Piłatem, ukrzyżowany u Pani Podziemia, wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. To jest moje aktualne, do przyszłego roku go mam, o ile nie przedłużał małego. Ja nie wolę go przedłużyć, bo nie będę przynosił, bo powiedziała, że to jest ryzyko. Bo nie wiadomo się, bo powiedziała, że nie wiadomo, czekaj się zgodzi. Plus na pewno się nie zgodzi, plus w ogóle nie zgodzi się. Na Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przykład odręczanie jest. No bo w historii nie mogą się dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Nie wiem, o co chodzi. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dziękuję za modlitwę, odzywa się Ewa, Józef, Łukasz, Wierzona Wyskowadowa. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ojcze Wszechwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, naszego Boga za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. O tym niech będą dzięki za modlitwę. Szczęść Boże, Maria z Warszawy. Szczęść Boże. Ojcze Przewiecie, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najwyższego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. I na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Bogu niech będą dzięki za wspólną modlitwę. Modliła się Irena Skara-Cieszyńska. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Serdecznie Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Polskiej Misji Katolickiej. Modlili się Teresa, Leszek, Krystyna, Monika i Marta. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Modliłam się z miejscowości Białorawska, w diecezji Jałowicka. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Jezu, dziś pierwszy piątek, dzień przeznaczony na wynagradzanie Twemu Najświętszemu Sercu. Pragniemy przejść z Tobą drogą krzyżową, wsłuchanie w ostatnie uderzenia Twojego serca. Objaw nam Twoją miłość i ukaż, w jaki sposób świat traktuje serca podobne do Twojego. Jesteśmy Twoimi uczniami. Musimy być świadomi, że świat, jak postąpił wobec Ciebie, tak kiedyś postąpi również i z nami. Pierwsza, Pan Jezus skazany na śmierć. Panie, Twoje serce nie nadaje się do budowy tego świata. Najbardziej drogocenne serce świat odrzucił. Więcej, Twoje serce dla ludzi tego świata jest niewygodne, niebezpieczne. Musi więc być zniszczone. Panie, o ile jesteśmy Twoimi uczniami, wcześniej czy później przeżyjemy odrzucenie przez ten świat. Będziemy niepotrzebni, niewygodni, niebezpieczni dla świata. Pomóż nam wtedy przyjąć to odrzucenie. Ja nie znam tego. Ale z czego to było? Tu masz, o! To ten numer, co mi dawa kod w ogóle. A po co ci? Lepiej Jezus zresetować, bo mnie chce nie wejść. Kasa druga, Pan Jezus na śmierć skazany, bierze krzyż na swoje ramiona. Nie tylko odrzucone, ale napiętnowane hańbą zbrodniarza. Panie, ten świat, jeśli niszczy, to niszczy do końca, zupełnie. Zostaniesz powieszony na siedzenicy razem tutaj masz 85, 98, 39. Już masz kod w ogóle. Jedno krytyczne słowo pod naszym adresem, a będziemy tłumaczyć się przez godzinę. Zapominamy, że jesteśmy uczniami mistrza, którego zliczono między złoczyńcą. 39. Nie wchodzi, musi być nowy. Proszę Państwa, co innego przyszło? Stacja trzecia. Pan Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem. Największy klejnot, jaki posiadał świat, leży na drodze w prochu, a jego wartości prawie nikt nie dostrzega. My tak często chorujemy na niedowartościowanie. Nie potrafimy przyjąć nawet najprostszego upokorzenia, pomniejszenia czy niedostrzeżenia. Jakże często jesteśmy pyszni. No bo dziady są zarozumiałe, to jakże mają przyjąć. Stacja czwarta. Pan Jezus na krzyżowej drodze spotyka swoją matkę. Dwa serca bijące zgodnym rytmem, śpiewające hymn uwielbienia Boga, połączone wzajemną miłością. Serce syna i serce matki. Zjednocz, Panie, nasze serca więzami wzajemnej miłości, by ludzie, widząc nasze czyny, poznali, że jesteśmy Twoimi uczniami. Thank you.
Syrenejczyk pomaga Jezusowi w dźwiganiu krzyża. Dobre serca zawsze się wspomagają, by żadne z nich nie ustało w drodze. Dobre serce umie nie tylko pomóc, ale umie również przyjąć pomoc. Panie, Twoje serce uczy nas trudnej sztuki korzystania z pomocy wtedy, gdy ciężar naszego krzyża jest zbyt duży. Serce Weroniki dostrzegło cierpienie i pospieszyło z pomocą. Na Ciebie, Panie, który przyszedłeś ogień rozpalić na ziemi, to spotkanie było wielką radością. Otaczały Cię serca zimne, tym bardziej więc gorące serce Weroniki zasługiwało na gest wdzięczności. Naucz nas, Panie, wdzięczności za każdy gest ludzkiej dobroci. Stacja siódma. Pan Jezus upada po raz drugi. Panie, oto znów leżysz na ziemi i nie krzyczysz. Doznajesz wielkiej krzywdy, ale na próżno nastawiamy ucha, by słyszeć słowa skargi. Milczysz. Twoje milczenie mówi nam: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Naucz nas, Panie, milczeć w chwili, gdy nadejdzie cierpienie. Panie, oczy widzą to, co zewnętrzne, natomiast serce spogląda na to, co jest w głębi. Ono widzi, które serca są żywe, a które uschłe. Kobiety patrzyły na Ciebie załzawionymi oczami, widziały Twoje zmęczenie i cierpienie. Ty spoglądałeś na nie sercem i upominałeś, by ratowały serca swoje i swoich dzieci. Naucz nas, Panie, spoglądać na ludzi sercem i upominać sercem. Czarny i jest z niego strasznie zadowolony. Upada po raz trzeci. Jakby wiedział, że ja tobie kupiłam i sobie, to już byłby ciekawy, jak to działa. Strasznie zazdrosny, to jest swoją drogą, ale... Jest właśnie ból serca. Nikt w twoim otoczeniu tego bólu nie bardzo gładko wszystko chodzi. Nikt o ciebie się nie troszczy. Jeśli ktoś z bliskich chciałby pomóc, stoi bezradny i patrzy, z jakim trudem zbliżasz się do szczytu Kalwarii. Panie, naucz nas wielbić Boga także zmęczonymi sercami. No cześć Wojtek, cześć, co tam słychać? No, gdzie jesteś, co tam słychać, co robisz? Thank you.
Stacja 10. Pan Jezus podarty z szat. Panie, stoisz nagi wobec tłumu i przypominasz nam, że czystość spojrzenia na ciało zależy od czystości serca. Tylko człowiek tam na lewo i na górę, czysty, na drugie piętro czy trzecie, tak? W sposób czysty spojrzeć na ciało swoje. Pod jedynką, Górskiego 1, o 6, tak? Wszystko jest nieczyste. Uczyń, Panie, serca. Tam taka galeria, że tam coś... serca tego. No, tak, ja tam chyba nie, ja tam to nie. Pan Jezus przybity do krzyża. Przebaczenie. To, co nam tak trudno przychodzi, poczekaj, dla Ciebie, Panie, jest naturalnym rytmem serca. Prawdziwie kochające serce, jeśli nie przebaczy, nie może wykonać ani jednego uderzenia. Kochające serce przebacza. A poczekaj, tam jest taki, teraz taki balkon. Tam kiedyś była wystawiana, mały ten balkon wystawiany, takie coś, jak... Górskiego 1. No, no jest to samo miejsce, to przecież mogą mieć trybowy. No, no, 8 lat. Może tam pójdę do ciekawości. No. No dobra, to dzięki Ci. No i tego, o 5 nie ma nic oczywiście. Pan Jezus umiera na krzyżu. No. Panie, Twoje serce otwarto żelazem. Ludzie źli muszą zniszczyć wszystko. A, w domu. Już zniszczyli Twoje ręce, nogi, głowę. Ubiczowali Twoje ciało, ale jeszcze zostało całe Twoje serce. No, no, no. Zło nie spocznie, dopóki nie dokona całkowitego zniszczenia. Takie jest prawo tej ziemi. Godzisz się, Panie, na otwarcie włóczniom swego serca i czynisz je otwartym dla całego świata. Bo tam ostatnio, to wiesz, jak do Twego serca może wejść każdy. Elektoralnej, nie chciały nic w ogóle dać, nic, tylko dla swoich jakoś tak ostentacyjnie i złośliwie. A Rada Mareczka Zajączkowskiego powiedziała, a ja za Rada Kaszana. Słuchaj, tam różni, nie uważaj. No, no, no. Dobra. No nie może, to co, do Nagórskiego 1 się spotykamy, tak? No bo gdzie? Teraz będzie lepiej, bo tam było takie, wiesz, o jednym wydawała, tam na schodach, jakie dziadostwo było, Boże, teraz Jezu, się nie udało. No, wszystkich serc ziemi. Nasze serca również przestaną bić. No to byłeś widzisz. Dobra, to 18 spotkamy się na Górskiego. Przyszedłeś przez bramę. No na razie, dziś pewnie prosimy, udziel i nam łaski dobrej śmierci. Bądź z nami przy ostatnim uderzeniu naszego serca. Cudowna przemiana serca. Oto bije już ono wiecznie, żyje wieczną miłością. I nasze serca też zmartwychwstaną. Zanim jednak to nastąpi, muszą być ukształtowane przez doświadczenia serca, przez naszą dobroć, miłość, przez zmaganie się ze złem, przez cierpienie i śmierć. Udziel, Panie, łaski wytrwania na ewangelicznej drodze, wiodącej do życia wiecznego, aby nikt z nas nigdy tej drogi nie zagubił.
modlitwę, za wspólne rozważanie męki Pana Jezusa. Dobry Bóg wszystkim nam błogosławi na to pierwszopiątkowe popołudnie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jak zwykle również po naszej wspólnej modlitwie podajemy intencje mszalne, w których Ojcu się zawia Maryja, sprawują mszę świętą koncelebrowaną. Modlić się będą za wszystkich żyjących i zmarłych, ofiarodawców oraz przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam, a także o przemianę serc nieprzyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz w intencjach zamówionych. Dziękczynnej z okazji 75. urodzin Natalii Wróbel z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nieustającej pomocy dla jubilatki. Intencja dziękczynno-błagalna z prośbą o szczęśliwą operację dla Czesławy. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej nieustającej pomocy. Ciągle skandale na tych lat, ja wierzę w ojciechom, nie tam jutro i do łóżka wrzucimy. Wiążemy z nurkiem, żeby do się nie rozlegał, drzwi się przybyłowicie. Będzie się wachlowała tu na tym parkiecie, a on będzie miał miękko. Bo tu jest dużo polskie, ani tego złośliwie nic, ale jak ona się wachluje, udaje to nie wiadomo kogo, no to zaraz będzie się miała na parkiecie. Dlatego wrzeszczała, a potem tu mu się paralizuje, bo on głodny chodził. Ja mówię, no to czemu nie przepijać? Starusza, intencja gregoriańska, intencja gregoriańska również za zmarłego Dawida Ryflaka z Jeżowego nad Sanem koło Rudnika. Intencja od mamy. A raz w tym modlitwie dziękuję ksiądz Wojciech Miszewski. Szczęść Boże. Ciebie, moja ty kochana, już widziałam ciebie od samego rana. Mąż twój zdrowy i ochoczy, wkrótce ujrzysz go na swe oczy. Dyżurny, bo to Linka ma odpowiadać. Aleluja, tak. Aleks. Radio Conchita, proszę Państwa, Radio Conchita. Także ten przybyłowicz to pijak. Na wernisażu facet mówił, że jakiś taki pseudobyły dziennikarz przychodzi nachlać się, jego nic nie interesuje, a Litka przychodzi wtórny, ma analfabetyzm. Wysłała do mnie pieniądze i to pewnie jakieś 65 zł, to ja bym się wstydziła tyle wysyłać. I zaadresowała Jan Witek. I ta na poczcie mówi, no nie mogę przekazać. I ledwie ona odebrała, bo jeszcze by odesłali, to ona by tu przyjechała, aby pojechała do domu, że i jej córka też mogłaby nie odebrać. I tak by te pieniądze chodziły od Annasza do Kajfasza, nic by nie było. Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie z Państwem w pierwszy piątek miesiąca i w pierwszy piątek Wielkiego Postu witają się Aneta i Joanna i zapraszamy do współtworzenia czasu życzeń i pozdrowień.
O, dzisiaj imieniny obchodzą Kunegunda, Maryna, Tysjany, Anselm, Hieronim, Jakub i Teresa. Życzymy wszystkiego najlepszego dobrym solenizantkom, jubilatkom. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich Państwa, którzy nas teraz słuchają. I życzymy wszystkiego najlepszego. Niech Pan na ten wielki post błogosławi ten czas pokuty i nawrócenia. Niech wyda piękne, duchowe owoce. Dla wszystkich Państwa piosenka w wykonaniu pana Andrzeja Piasecznego i Seweryna Krajewskiego, Niebo z moich stron. Chciałem, by to mi jeszcze pogorszyło, jeszcze by mi bardziej noga boli. Do kogo to mówi? I będę mi je, jak nie będę mógł chodzić na nogi. Akurat z lewej strony, co? No bo miałem pechać przy obcięte, miał to zagoić, a to jeszcze bardziej mocniej boli, nie wiem. Nie, chyba żeby do apteki. A tak, kupisz, przejdzie. Poczekaj, nie, bo pechać przebiłem obcinaczką i to pogorszyło się. Jaki pechać? Miałem na nodze z boku. A to ci to przejdzie, boli. I to boli cały czas. A może buty większe załóż, po co takie małe? A co to robisz? Nic nie robisz. Jutro ze mną wyjdziesz na miasto. I co, polepszyło się? No jak trochę? Na ile? Ile masz? No to mało. Jaką kartę? Moją T-Mobile? Ale ona jest nieważna, bo ja mam tamto miałam. Jaką kartę mam, bo już też nie wiem. Ale ona jest nieaktualna, przecież ja tamto robiłem duplikat też. W końcu co to za ta karta jest? Karta? Ja więc nie karta na komplecie, tą kartę nie potrzebuję już. To jest nieważne. I co pytałeś się na mnie? No to zapytaj się jak stanie. Nie ma, że mnie nogę obetną. To nie są żarty. Co ty pleciesz tam? Przestań. Ha. Twoje żarty na boku sobie postaw. A której będę? Ja będę się towarzyszyć po mnie, potem do miasta zjechać po mnie, jak chcesz, wieczorem. Do centrum, jak chcesz. Nie dam ci znać. Nie wiem, aż do apteki muszę iść. Bo mi noga boli cały czas. Chyba, że pójdę po maść. A dzwonię potem na razie. Ale chcesz, to wymyj nogę. Ja muszę iść po maść później. Masz, wymyj nogę, dam ci maść. Ja mam bandaż mam na sobie. I opatrunek mam jeszcze na sobie. No. Cały czas. Który jeszcze mi nie zeszedł. Tak? No. Bo cię robiłem niedawno. Bo to mnie bolało strasznie. To w kurwie. Od czego? Tego kaleczenia? Nie, bo pecher obciął paznokcie, a mi i to zagoiło za masz, suszyło, to jest od komfort, od bólu. Komu musisz nogę wymyć? A cię pokażę, co to jest. No to pokaż i nogę wymyj. Bo to z boku jest, nie na środku. Także do Stasia zadzwonimy, co on tam pierdoli. Także radio Koncita, proszę Państwa. Radio takie FM. Dzwonimy do Stasia na dyżurkę. No, tak. Tu miałem pewność, no. Z tej strony.
I cały bok mnie boli. No cześć, Stasiu, no i co, nie zmobbingowali ciebie, nie pobili? Idź na dole. Na razie jeszcze nie, bo mogą przyjść razem, to wtedy będzie jeden i drugi atakował. No. Jakie odbitki? Ale to co on wczoraj pisał widocznie, bo ten tu stał nad nim długo, dyktował, ten pisał, może to odwijał te ksero odbitki, no dobrze. No to niech się teraz broni, bo wiesz, bo on był taki czerwony, miał policzki, że w sumie był na dyżurze i to nie na naszym, tylko na jego okradli. I to było śmieszne, słuchaj, wcale, no. No tak, tak. On nawet mówił, że on jest jak Bielecki, czyli że no to samo, tylko że wiesz, w innej postaci grubszej. No, taki, daj spokój. No dobrze, to siedzisz tam, tak, patrzysz się, no. Oni zaraz pójdą, bo to dzisiaj piątek, to ile tam można siedzieć na tej budowie? O, a jak jakieś małe otwory mają, to będą długo lać. No widzisz, dobra, słuchaj, tu ponoć jakieś duże pieniądze będziemy mieli. Ty masz tą niepełnosprawność, a nie, masz to jako dodatek se zarabiasz. No. Aha, dobrze. No to będziemy mieli duże pieniądze i ten Rysiek jest wściekły, bo mówił, że on mniej więcej pracował, a mniej pieniędzy ode mnie dostanie, na przykład. No. No, dzisiaj mi się sprawdzało, wiesz, w Orange tą kartę się podstawiało, coś, ty jeszcze nie masz nic nabite. Dopiero będzie 6 do 8, mówił Rysiek, wiesz? No tak, bo mi się w Orange sprawdzało tak, że tego. No, no, to będzie dopiero w poniedziałek. Ja mówię, w piątek może nabiją. Nie? Nie będzie. Od 6 do 8 będzie na karcie, a reszta przywiozą grosze jakieś tam, 200, 300. No, zobaczymy. No, bądźmy dobrej myśli. No, to co, chory nie jesteś? No, ja nie wiem, no 6 ma być, 6, a dałeś? Nie? No dobra. Coś tam ma być w każdym bądź razie. I jak tam zdrowie? Siedzisz, nic ci nie jest? Nie do... Aha, no. Ale to ma być tak, że od 6 do 8 na karcie, a resztę przywiozą 15, to tak mniej więcej. No. Tak? Aha, bo ty nie dawałeś karta, to widocznie wcześniej oni dali. Mi się tam dało kartę, nawet założyło się. Słuchajcie, wiesz, taki tu bank jest taki, że oni karmę tam dają nawet ludziom na psy. Słuchaj, za przesłanie 997 zł zapłaciłyśmy 15 zł. To dużo, bo dają 2,52 ileś w banku. A ten mój Mareczek mówi, co to za bank, co to za bank, chodź mi do innego. Ja mówię, dobrze, już pięknej kobiecie dajmy zarobić. I tutaj przy wiatraczny to Boss Bank, jakiś Boss, czy bo taki, wiesz. No. Dobra, Stasiu, to trzymaj się, no, nie bój się tam, nie bój się, Bielecki do mnie mówi, no ty się nie masz bać. Ja mówię, ja się nie boję, tylko ja podejdę z takiej strony, żeby mnie nie było widać i obserwuję, mając nadzieję, że mnie nikt nie atakuje, nie zaatakuje, ale nigdy nic nie wiadomo, czy w mordę kto nie dostanie. Właśnie, oczywiście jakby kradli, wiesz, ale to było, on nawet nie miał zielonego pojęcia, około mówił 20 godziny i dopiero teraz dochodzi on do jaźni, co to mogło być, jak poukładał sobie w mózgu, że to było przed 20. Parę tak posłać, bo wiesz, ja tutaj, wiesz, mi się z domu wyszło, chętnie by mi się pospało, ale sobie jeszcze odeśpię, także nie martw się. Na biurko i... Dobra, Stasiu, na razie. No tak, i Stasio, bo on jest, wiesz... Jakie ma nazwisko? Z Nowego Dworu Mazowieckiego. A ja myślałem, że stanu gadałaś. On jest byłym policjantem. To mi mordy ludzi. No tak. I co, nasmarowałeś? Tak, ale boli cały czas, nie pistolet po prostu. No, po prostu ból narasta.
Boże, jestem do szpitala, może ojciec mi poradzą z tym, bo to myślą, że... Ale czy po prostu to jak skaleczymy, to cię po prostu boli te się nie, nie, bo to był pecherz, ja to przebiłem i woda wyleciała i latko co zrobiłem, tylko że potem przeschnęło i zaczął mnie boleć bardzo. A może wiesz, troszeczkę tam brudne. Żeby to było, wiesz, dlatego. I potem będą bonusy. 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 No. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, u nas klimaty takie różne. Nawet o, Jaśko, jak był Janek Witek, żołnierzem był, o. Patrz, Jaśko. On był ładny, a potem już te siwe włosy i takie kudły, że kudna by tu zaczepiali na ulicy, że Wiglas idzie, chodźmy zaatakujmy, Wiglas idzie. Janek chodu dał, bo i chcieli mnie pobić. Wiglas idzie, chodźmy zaatakujmy, no, Wiglas idzie. Także widzicie Państwo, tutaj w Warszawie to pełno jest łachudrów, no i te, to jest Twoja ładowarka? Nie. Twoja chyba. To jest tego ładowarka. Ajajajaj. Przybyłowicza? Nie, nie, nie. Pawła? Dobra, do Pawła. No to już nie dzwoń. Także proszę Państwa, łachudry same napadają dzisiaj w autobusie 523 też. No okropne to było, tak. Radio Koncik, Autofem, Euro Koncik. Ty wczoraj widziałeś tą ładowarkę, która była podłączona, ta ładowarka ALCATL do kontaktu na dol, podróżacz, tutaj pamiętasz tą ładowarkę? O co chodzi mi? Nie. Jego. To jest jego ładowarka. Ale zomija je, będę teraz, kurde. No to będę musiał spakować, że będę musiał i będę musiał zwrócić je moją. Bo zapomnę wziąć. Na razie. To jest innego kolegi, to jest połączona ładowarka. Ja musiałem spakować i muszę oddać, był? Co? Kto to był jeszcze? Tutaj? No. A co się pytasz? No tak się. On był miły dla mnie był. Tak? Ten Irek. Zakrył się od tego. Miły był dla mnie. Bo ładował telefon i zapytał ładowarkę. A nie pytał się mi, czy ładowarkę wziął. A zapomniał wziął. To masz mi za to włącz ten telefon. Ale pij tą ładowarkę schodzę. Bo to nie jest mój. Dobrze. Jeszcze będzie on szukał ją. Ale numer. No to nie szuka. No to... Mówiłem mu, żeby on wszystko żeby wziął wszystko. Ze sobą wziął. A nie wystawiał wszystko po konta. A potem są problemy. Ale wziął, żeby włożyć tę kartę. No. A tę malutką czekartę wziął, czy kartę większą? Średnią. Średnią. Bo się wkładało. No. No. Mów no. No, a jak ty zaczynę tak pisać? Ale ja raz piszę no. No, że to tak krótko. A nie zawsze. No, nie zawsze. A ten kogoś, no. No. To pani też tak mówisz do kogoś. No masz, to ci dam. Średnią? Tak. Proszę. Jeszcze się tam, bo ja za mną jaka wielkość jest. Czy ja się nie mam wielkość? Zaj. I też mi zlikwiduj ten kot. No zaraz.
Muszę kopertę dać. Połowy się teraz ten koc poszukam. Tak. Kopertę i wypiję. Nie wiem. No to muszę kopertę. Radio Conchita to jest, Radio Conchita. Kończy się. Świat kończy się. We wrześniu już mówili, że... Radio Conchita. Także proszę bardzo już kupić sobie Biblię i więcej Pana Boga, bo pewnie mniej niż zero.